Historie o zamku leśnym znane mi były od zawsze. Wszystkim tutaj są znane. Idea projektu powstała, kiedy tak na dobrą sprawę uświadomiłem sobie, z jaką wielką tajemnicą mamy do czynienia. Nikt nigdy wcześniej nie podjął się wyjaśnienia nawet drobiazgu. Praktycznie zaczynaliśmy od zera. Począwszy od gromadzenia materiałów dotyczących historii Waldschlossu, poprzez rodowód właściciela, opinie świadków. Z czasem wszystko zaczęło nabierać jakiegoś osobliwego kształtu. W ogóle ta legenda wydała mi się całkiem ciekawa. Jeszcze nigdy nie spotkałem się z tym, żeby rzeczywistość do tego stopnia pokrywała się z tym, o czym tam jest mówione. Tak na dobrą sprawę, to właśnie przekonało mnie do tego projektu. Co do legendy, to chyba jak każdy podchodziłem do niej z przymrużeniem oka. Nie jestem sceptykiem, jeśli chodzi o tego typu sprawy, natomiast nigdy nie traciłem dystansu. Wszystko zmieniło się, kiedy kawałek po kawałku zaczęliśmy sklejać ze sobą fakty. Dziś mogę powiedzieć, że chyba mamy do czynienia ze studnią bez dna. Kręcenie reportażu to trudna robota. Nie wiedzieliśmy, ile pracy nas czeka. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest zachowanie obiektywizmu. Trudno tu mówić o jakimkolwiek obiektywizmie. Przecież przedstawiamy wydarzenia, których wyjaśnień należy szukać poza granicami racjonalnego myślenia. A my nie chcemy lansować swoich hipotez. Poza tym, zdecydowanie za wcześnie na wysuwanie wniosków. Zająłem się projektem od strony technicznej. Priorytetem było to, żeby realizacja nie odbiegała niczym od produkcji profesjonalnej. Wysokiej jakości sprzęt, dzięki któremu obraz będzie przygotowany w formacie high definition. Strona w sieci to właśnie moje zadania. Choć wszystko pochłania dość dużo czasu, to myślę, że warto, bo po wstępnych montażach mogę śmiało powiedzieć, że wszystko wygląda ok, przynajmniej na razie.